AZS AW w Ugorzu Wielkopolskim, Piotr Smoliński, AZS AW Warszawa, biega na torze drugim. Damian Totasiński, AZS AW w Ugorzu Wielkopolskim, na torze trzecim. Na torze czwartym Jarosław Basiak, Rudzki Klub Sportowy. Tor piąty Jan Ciepiela, AZS AW w Kraków. Na szóstym Przemysław Lewko z Białostockiego Podlasia. Tor siódmy Marcin Romański z OL-u Kraków. A na ósmym jest Bartosz Witkowski, AZS AW Biała Podlaska. Się wydaje, że PK jest po tym. A ja pójdę tam na trzy strony. Męskie. 400? Będziesz tutaj teraz? Jestem. To ja pójdę tam na 300. Dobra. Ośmiu zawodników w drugim biegu. Popatrzymy na czasy przy nazwiskach zawodników. Tradycyjnie czwarty, piąty tor to zawodnicy, którzy mają najlepsze rezultaty. 47-36 Jarosław Basiak, 47-75 Jan Ciepiela. Czy tak będzie, czy piąty lub czwarty tor wygra? Zobaczymy. W poprzednim biegu, przypomnę, Piotr Kędzia biegał na torze siódmym. Biegaj smoła do końca! Potem tor piąty. Jarosław Wasiak, Jan Ciepiela to kolejność pierwszej dwójki. Jarosław Wasiak 47-60. Reprezentant Rudzkiego Klubu Sportowego. Jan Ciepiela, AZS AW w Kraków 48-01. Dalej na trzecim miejscu Damian Totasiński, AZS AW w Gorzu Wielkopolski 48-28. I podajmy następne czasy.